Ja dałem ci świnie z wielkim lot, bo ceny nic nie rosną. Jedyne co ci mogłem dać, to świnie z wielkim lot. Ja dałem ci świnie z wielkim lot, bo ceny nic nie rosną. Jedyne co ci mogłem dać, to świnie z wielkim lot. W rolniczym dziale wszystko drogie jest. Hodowałbym świnie, to bym z głodu zdech i takie tuczyłbym. Także cześć, witajcie wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony oczywiście Mietek. Ja was witam z serii Bracia na Polskiej Farmie. Na wstępie tego materiału chciałbym was poprosić o zostawienie tutaj łapeczki w górę pod dzisiejszym oczywiście odcinkiem. Jak za każdym razem was proszę o zostawienie łapeczki. Na wczorajszym odcinku dobiliście 1500 łapek. Zdziwiłem się, że oczywiście daliście radę tyle dobić. Mam nadzieję, że wynik oczywiście powtórzycie, także łapeczkę w górę stawcie. Subika na kanale, jeżeli ten, kto jeszcze nie subskrybuje kanału, to drogi widzą, jest już to odpowiednia pora, żeby stawić tego subika na tym kanale, bo lecimy teraz po 36 tysięcy subskrypcji. Brakuje niecałe 450 subików, także lecimy do końca, może tego nawet tego tygodnia lecimy po 36 tysięcy subskrypcji. Także zostaw subika, zostaw łapeczkę w górę, napisz hashtag dzisiejszego odcinka będzie hashtag traktor. Ja mam szybne serduszko, zapraszam was na grupę na Facebooku Szwagry Pipcia, link macie podany w opisie. No i także macie tutaj 10 ostatnich subskrybentów tego kanału. Tutaj jak widzicie 10 ostatnich subskrybentów. Jeżeli ty mordeczko jesteś po prostu wyświetlony na kolejnym odcinku nowym jako 10 ostatni subskrybent, to dostawisz dzisiaj subika, a ja cię postaram wysiedzieć na kolejnym odcinku. I co widzowie w dzisiejszym materiale? Po pierwsze to chciałbym podziękować tutaj firmie oczywiście Logitech za wysłanie mi dzisiaj paczki. W zestawie była oczywiście myszka, klawiatura, mikrofon nowy i także słuchaweczki. Także dzięki oczywiście firmie Logitech za podesłanie mi. Od razu widzowie, dla was takie pytanie, możecie pisać w komentarzu, który mikrofon jest oczywiście lepszy, czy ten stary Novox NC1 Game, czy nowy Blue Yeti X. Także napiszcie mi w komentarzu, z którego jest lepszy dźwięk, a ja oczywiście sobie poczytam komentarze i jakoś tam poczytam i zobaczę wasze opinie na ten temat. A więc tak widzowie, lecimy oczywiście dzisiejszym nowym odcinkiem tutaj. Co w dzisiejszym odcinku widzowie nowym proponuję tutaj sobie zrobić, to tak. Tak jak oczywiście jest nowy hashtag i taki widzowie jest oczywiście nasz tutaj nowy tytuł dzisiejszego odcinka. Mamy widzowie dzisiaj tak. Kupno oczywiście nowego traktora na Bracia Polskiej Farmie. Mam nadzieję, że każdemu oczywiście wpadnie do gustu ten nowy traktor. Traktory oczywiście do wyboru mamy te, które wam pokazałem na wczorajszym odcinku, czyli Belton Fendt oraz Dodge Far. Ci, którzy prawdopodobnie byli na transmisji, którzy uczestniczyli w tej transmisji, to oczywiście prawdopodobnie się spodziewają na dzisiejszym nowym odcinku, jaki zostanie kupiony ten nowy traktor. Ja wam na razie jako wam widzowie, którzy oglądają ten odcinek, nie chcę wam spoilerować na początku tego odcinka, więc będę nas widzowie trzymał troszeczkę w napięciu, bo później sobie troszeczkę pojedziemy do sklepu, bo musimy jeszcze oczywiście wziąć, zapłacić za ten traktor, który będzie nas widzowie wynosił 150 tysięcy złotych. Nasze 150 tysięcy złotych, jak wiecie, na wczorajszej transmisji stała widzowie oczywiście schowana tutaj. Tutaj właśnie na strychu mamy widzowie swoje tutaj 150 tysięcy oczywiście. Także będziemy musieli widzowie te 150 tysięcy odebrać, wyciągnąć po prostu ze studowy, zapakować do Lwina, a następnie się oczywiście udać tam na sklep. Na sklep oczywiście tam do tej Agromy, może w tak powiedzieć, tak w skrócie, wiecie, nie? Do sklepu oczywiście do Agromy się udać, zapłacić oczywiście za nowy traktor i zobaczymy oczywiście testy. Myślę widzowie, że testy dopiero będą chyba na nowy sezon, chyba na wiosnę, nie? Bo teraz wiecie, my ogólnie żeśmy widzowie wszystko porobili, jeśli chodzi widzowie o nasze prace polowe. Mamy widzowie skrócie wszystko porobione, aczkolwiek myślę, że na transmisji na żywo jeszcze widzowie stała nam jedna łąka. Na wczorajszym live oczywiście skosiliśmy sobie łąkę, oto naszym takim John Deere'em 6420S, naszą tutaj koszarką, którego dostaliśmy Świętego Mikołaja na prezent, na tą naszą Cibroto 20. Skosiliśmy oczywiście sobie ten nasz taki nieużytek, za komisariatem policji była ta kukurydza. Skosiliśmy oczywiście sobie to pole i powiem wam tak, że to pole będzie można widzę przeznaczyć sobie oczywiście na kiszonkę. Na kiszonkę oczywiście zawiniętą tutaj taśmą, jak mamy tutaj taką taśmę tutaj, jak widzicie, taką zieloną. Bo niestety, ale siana widzowie nie jesteśmy już w stanie stworzyć, ponieważ po prostu nie ma pogody, która będzie można widzowie umożliwiła nam tutaj po prostu, żeby ta jakoś, to siano
żeby po prostu ta trawa zrobiła się w siano, jest widzowie kompletnie niemożliwe aktualnie. Mamy oczywiście, mamy jesień, a wiecie jak w jesieni wygląda pogoda, że jest deszcz, raz słońce, raz deszcz, wilgotność, mróz i po prostu nie ma takiej możliwości, że siano w jesieni jest w stanie po prostu wysnąć do tego etapu, że po prostu jako siano, nie jako trawa, nie, a nie żeby było to siano, a nie moczar, żeby moczar nie przywieźć do gospodarki, także wiecie o co chodzi, nie? Także widzowie, nie ma możliwości takiej w ogóle, żeby po prostu przywieźć to siano jako siano, nie, tylko po prostu będzie zwykła trawa. I tak, wizualnie gospodarka, widzowie, po prostu się już zmienia, tutaj powiem wam, no po prostu, no jest mega kapitalnie, widzowie, tutaj wszystkie maszyny są pochowane, kapitalnie, widzowie, gospodarka jest wyczyszczona, jeśli chodzi tutaj, widzowie, o wygląd. No jak widzicie, maszyny są, widzowie, uporządkowane na gospodarstwie, tu stoi pług, przyczepa, talerzówka, koszareczka, nas oczywiście, widzowie, klas, dominator, tutaj stoi po prawej stronie, tak się oczywiście ładnie prezentuje po naszym wiatru tutaj. Powiem tak, że wiata, widzowie, oczywiście jest zagospodarowana w 100%, bo jak widzicie, wszystkie tutaj maszyny zostały uporządkowane, nie brakuje żadnego miejsca wolnego, nie ma, także wszystkie maszyny wszedły nam tutaj. No i widzowie, bardzo fajnie, że zagospodarowaliśmy. Ani jedna maszyna, widzowie, nie została na wolnym polu, na powietrzu. Aczkolwiek może tutaj coś zostało, taki spraw, to w sumie tylko ta sieczkarnia. Ale sieczkarnia, jak wiecie, ona została oczywiście od Marka Tomaszewskiego, ukradnięta ze złomu. To jest oczywiście sieczkarnia ze złomu, oczywiście wam od razu mówię, ze złomu. To wiecie jak to wygląda, jak jest po prostu coś ze złomu, to po prostu też może stać na polu, bo to jest przecież z jakiegoś tutaj, nie wiem, no... Kapitalny remont to nie jest, nie? Także wygląd ma, widzowie, swój oczywiście staro. Także jak jest oczywiście stara, to już możemy ją wypiłować, niech będzie wylała tutaj na polu, w tych krzakach tutaj, przy tych drzewach, to w sumie w niej przeszkadza, nie? Także tym, widzowie, się nie przejmujemy. Najważniejsze, widzowie, jest to, że po prostu nasze wszystkie maszynki, które mamy na gospodarstwie, są umieszczone tutaj w garażach, w stodole, w stajni, wszędzie są, widzowie, pochowane, także są zakonserwowane na kolejny sezon na Bracie Polskiej Farmie, oczywiście na wiosnę. I teraz tak, jest to, widzowie, prawdopodobnie, mówię wam prawdopodobnie, bo nie jestem 100% tak pewny, ale jest to, widzowie, chyba ostatni odcinek z jesieni na Bracie Polskiej Farmie, sezon trzeci oczywiście, ostatni odcinek z jesieni. Z tej oczywiście pory roku, bo będziemy się oczywiście, widzowie, zbliżać. Myślę, że kolejny odcinek będzie już po prostu z zimy, a w zimie oczywiście będą, widzowie, jakieś 3, 4, 5 odcinków z zimy, a potem, widzowie, lecimy oczywiście elegancko tutaj w wiosnę i myślę, widzowie, że praca polowa będzie, ale myślę tak, o, do wiosny na Bracia Polskiej Farmy, do wiosny oczywiście myślę, że się pojawi się też nowa seria na kanale. Będzie to oczywiście nowa seria z Farminga 22, także myślę do tego czasu, jak będzie zima, przejdzie zima, to myślę, że razem z wiosną ruszymy chyba z nową serią na kanale z Farminga 22, zobaczymy też jak to się przyjmie, tak jak mówię, łapeczkę w górę po dzisiejszym oczywiście tutaj materiałem zostawcie, także proszę, zostawimy łapeczki tutaj, jak ja mówię, nie przedłużam, mam nadzieję, że każdy tutaj posłucha tych moich wypocin. Teraz tak, ustawimy sobie, widzowie, tutaj oczywiście kamerę, cofiemy sobie do tyłu, tak jak mówię, trzeba będzie, widzowie, oczywiście wziąć po prostu i zapakować te worki tutaj z pieniędzmi, bo bez worków oczywiście się nie pokazujemy w sklepie, bo wiecie, tak, o, to weźmiemy tego ze sklepu po prostu i co, nic nie zapłacimy za to, także musimy oczywiście, widzowie, otworzyć tutaj z tyłu sobie tutaj drzwi oczywiście w tym Lublinie. Czekajcie, w ogóle mi coś modyfikacja nie czyta na tego, na wyłączenie. O, nie jestem, tylko szybciej idzie się. Czekajcie. A, tak, to działa, tak. O, działa, czyli to więc... czyli tak, dobra. Czyli tak, otwieram oczywiście tutaj to. Dobra, cyk. To sobie możemy wyłączyć. Teraz tak, widzę, wchodzimy oczywiście tutaj po drabinie do góry. Nie wiem, widzowie, jak to sobie w mikrofonie słychać, czy słychać ogólnie, widzowie, moje klikanie tutaj klawiatury, bo teraz wiecie, miałem membranową, taką zwykłą, normalną, wiecie, taką taniochę, nie, za 100 zł zwykłe, a teraz oczywiście, widzowie, dostałem sprzęt za około 400 zł, jest to oczywiście, widzowie, klawiatura mechaniczna, więc widzowie, nie wiem, to teraz, widzowie, cokolwiek klikam, to nie wiem, czy... Nie wiem, po prostu, czy u was słychać to na nagraniu, czy nie, możecie ogólnie napisać w komentarzu, czy po prostu ten mikrofon jest dla was lepszy, po prostu w wysłuchaniu mojego głosu, czy jednak tamte, możecie właśnie wyrazić swoje opinie w komentarzach, a ja na pewno, widzowie, posłucham, popatrzę, poczytam oczywiście wasze komentarze, sam posłucham swojego tego nagrania, jak to ogólnie wygląda, czy tamten mikrofon jest lepszy, czy ogólnie ten jest mikrofon lepszy, nie wiem, czy jeszcze będę musiał ściszyć bardziej mikrofon, czy za głośno mówię, to sobie ogólnie, widzę, wszystko dzisiaj ogarnę. Po prostu dzisiejszy może po prostu być materiał, może być naprawdę, widzę, mikrofon może być za dużo ustawiony, jakoś chodzi tutaj o czułość.
oczułość po prostu, za głośno może być, po prostu ja czasami też za głośno mówię. Jak mam podłączone słuchawki, to w ogóle nie wiem, czy ja głośno mówię, czy nie. Mówię, jak w słuchawkach jestem, to nie słyszę siebie, jak mówię, nie? A teraz sobie dzisiaj nagrałem bez słuchawek. No to w sumie teraz jak widzę na OBS-ie i na mikrofonie mi się zapalają lampki tutaj, bo są po prostu takie LED-owe tutaj lampki pokazują. No i aktualnie dochodzi czasami do czerwonego, także może być widzowie dzisiejsze nagranie po prostu może być aż za bardzo tutaj drażniące po ten dźwięk, nie? No ale mówię, nie wiem, bo może będę musiał ściszyć, ale na razie mówię, ustawiłem na razie tyle, nie ruszam, zobaczę po prostu sobie nagraniu i wy tak samo możecie napisać, co o tym sądzicie, nie? I jak to będzie, nie? Dobra, więc tak, worki są zapakowane, 150 tysięcy, tak jak wam powiedziałem, są to oczywiście worki z pieniędzmi, które żeśmy zarobili za sprzedaż Mercedesa, którego żeśmy sprzedali oczywiście kibolom. Te pieniądze są oczywiście no, mojego oczywiście tutaj wiecie pochodzenia, tylko one przebywały, powiem wam, że przez ostatnie chyba 20 odcinków u sąsiada Indora, szczerze, sam nie wiedziałem. Sądzę, że Indor sam się w to wpakował, bo otworzył niepotrzebnie stodoła i powiedział, że tam są moje pieniądze. Także widzowie złodziej widzowie jednak jest, złodziej widzowie Indor sąsiad. Ukradł widzowie jednak, on ukradł po prostu te pieniądze i u niego w stodole były 150 tysięcy. Więc czemu pomyślałem, że czemu nie mogę po prostu je odebrać, skoro to były moje pieniądze, także mogę widzowie odebrać te pieniądze i coś za to sobie kupić na gospodarstwie. Więc dzisiaj widzowie oczywiście korzystamy z tych pieniędzy i kupujemy nowy traktor na bracie polskiej farmie. A oczywiście za niedługo będziecie mogli widzowie też się pożegnać z, pożegnać widzowie z jednym traktorem też na gospodarstwie. A pożegnamy się oczywiście widzowie z torem Proximo. Niestety coś musi widzowie być, coś niestety widzowie mniejszego sprzedajemy, a większego kupujemy. Gospodarka się musi rozbijać, a mi czterech traktorów nie potrzebuje na gospodarstwie, tak więc trzy traktory, jeden widzowie sprzedajemy, 60 będzie potrzebna nam taki... 60 widzowie to jest jeden taki traktor, tu jest widzowie jeden z traktorów mieć na gospodarstwie, który nam widzowie będzie potrzebny, no ogólnie wiecie, nie? No, mniejsze potrzebne poczepić, ogólnie mniejszy traktor musi być potrzebny na gospodarstwie, nie? A za to Proxima nie będzie nam potrzebne, bo jak kupujemy dzisiaj jeden z tych traktorów tutaj, który stoi. A więc tak. Tak jak mówię, na wczorajszym odcinku zaprezentowałem wam dwa traktory, które jest widzowie możliwość do kupna. Więc tak, po lewej stronie oczywiście mamy Fenda Farmer 309 CI, nie? Mam oczywiście widzowie taki tutaj traktor. Jest to oczywiście traktor, który ma widzowie 105 oczywiście koni mechanicznych pod maską i na oponach takich szerokich od tutaj, no taki widzicie pana firma tutaj, o. Eleganckie, także widzę na taki fajny tutaj oczywiście oponach. Powiem wam, że świetnie ogólnie wygląda. Bardziej mi się podoba ten wyglądowo oczywiście widzę, ten bardziej mi się podoba. Obciążniki przednie naprawdę widzę ładnie to pasuje ogólnie do tego traktoru. No a po prawej stronie oczywiście widzę mamy tutaj Dodge Fara, jak widzicie. Może nie w takiej konfiguracji go oczywiście widzę jeszcze kupimy. To jest widzę jeszcze sprawa do przedyskutowania. Bo na ModHubie widziałem jest troszeczkę i ludzie coś posyłali mi, że jest lepsza konfiguracja, oczywiście, że ma lepsze opony. Także kupujemy widzowie na dzisiejszym odcinku Dodge Fara nowym widzowie traktorem na bracia polskiej farmie. W zamian za tora Proxima jest oczywiście Dodge Far, ten oto widzowie traktor. Ale nie dokładnie widzowie, jeszcze nie dokładnie na tych oponach, bo tak mówię, bo to są tyle reworgi, takie oryginalne. Oryginalny z gry, po prostu taki zwykły opony, który mi się widzowie bardzo tutaj źle, no po prostu brzydko to wygląda oczywiście tego traktoru, także Dodge Far jest widzowie nowym traktorem, także te komu się podoba oczywiście taka wiadomość, to łapeczkę staje po dzisiejszym nowym materiałem, tutaj po dzisiejszym, no mówię. Ten kto był na wczorajszym oczywiście na live, to ten wie, jaki traktor zostanie dzisiaj kupowany, bo wyście widzowie głosowali, było 60% na Dodge Far, na 40% było na Fenda Farmer, ale też spora liczba głosów było na Fenda, tak jak mówię, 40%, a 60% to w sumie duża nie różnica, bo tylko 20% tak naprawdę, nie? Także dużo było widzowie tutaj jeszcze tutaj właśnie fanów Fenda, no ale jednak widzowie tutaj fani Dodge Fara zwyciężyli i było 60%, więc widzowie kupujemy oczywiście Dodge Fara. Mam nadzieję, że oczywiście widzowie będzie miał służył na gospodarstwie. Jest oczywiście traktor, to ma 150 koni pod maską. No ale tak jak mówię, tutaj opony są jeszcze do dyskusji, bo niektórzy mi widzowie podsyłali mi oczywiście na Discordzie. Linki oczywiście do tego oto widzowie zaktualizowanego na ModHubie moda, tego Dodge Fara, który po prostu posiada konfigurację, zmiany opon oczywiście na jakieś tam po prostu inne, do które będą ładnie się tutaj komponować i wyglądać z tym traktorem. Także myślę sobie, przeinstaluję widzowie sobie tę modyfikację i wyciągnę po prostu takiej konfiguracji. Ale traktorem, który właśnie dzisiaj kupujemy oczywiście widzowie jest Dodge Fara.
Temu komu się podoba, to będzie się podobać, komu nie, to po prostu nie, ale wiecie, myślę, że każdemu wpadnie do gustu, temu komu się nie podoba, szkoda widzowie, ale widzicie, no tak po prostu, tak większość zadecydowała, także 150 widzowie tysięcy kładę widzowie oczywiście tutaj na posesję oczywiście wiek kładziemy, o jak widzicie, oczywiście 150 tysięcy widzowie oczywiście kładziemy tutaj na blachę, tyk elegancko, wyciągamy widzowie ostatni woreczek, 150 tysięcy widzowie kupujemy oczywiście Deutsch Fahrer, nowy traktor dla bracia, tego ostatniej woreczek, także widzowie tutaj to zostaje, musieli widzowie zrobić zapłatę, zamykamy sobie oczywiście pakę, wycofujemy sobie do tyłu jeszcze, ja się widzowie oczywiście wam jeszcze pożegnam, dobra, cyk, elegancko, tak jak mówię widzowie, jest to mocno miło, że się nawet pożegnać, bo może widzowie z jesienią na Woli Brunowskiej, w tym sezonie oczywiście już, bo po prostu jest prawdopodobnie to ostatni odcinek, jesienie, bo kolejne oczywiście będziemy widzowie lecić Żniwa, Kulik, takie sprawy, wiecie, jakiś drift, BMW, o takie coś. To widzowie są sprawy na kolejne oczywiście odcinki już myślę. Także jeżeli komuś się oczywiście podobał wasz mój wybór, to pamiętajcie, stawcie łapeczkę w górę pod dzisiejszym nowym materiałem. Nie zapomnijcie także o subskrypcji na kanale, bo lecimy teraz po 36 tysięcy subskrypcji na tym kanale. Tak, stawcie subika, łapeczkę w górę, wbijajcie oczywiście na stronę Logitecha, link macie podany w opisie. Zakupcie sobie fajnie jakiś sprzęt godnik, bo naprawdę to je warto. Jakość wykonania jest naprawdę widzowie super, także za pracą oczywiście chętnie. Napiszcie hashtag traktor w komentarzu, przypnę serduszko, zapraszam was na grupę na Facebooku, Szwagry Pipcia, do Discorda, tak samo macie link w opisie. W dzisiejszym odcinku było to na tyle, trzymajcie się mordeczki, do kolejnego odcinka już jutro, także nara!